Witam ponownie ludziska w Wiedźminie 2, Zabójcy Królów. Kontynuujemy naszą przygodę. Ostatnio udało się nam uratować Triss, teraz mamy za zadanie ją wyprowadzić z obozu, więc zróbmy to. Wątpię, żeby ktoś nam stawiał opór, bo ostatnio chyba wyrżnęliśmy bataliony czarnych. Myślę, że już nam nie podskoczą, bo nie mają kim nawet. Kuśki latały w każdym razie w powietrzu. Ich, jak szalone. Chodź Triss. Idziemy stąd. Ci Nilfgaardczycy to twoje dzieło? Zbyt ślepo ufali swojemu dowódcy. Ty ich wszystkich zabiłeś? Sami się nie pozażynali. No nie, a powinni. Byłoby to nawet dobre dla nas. Gdybyśmy nie musieli tak dużo razy wczytywać gry, wiesz? Ale nie, stawiali opór. Co prawda niezbyt duży, ale jednak. Czy coś chcę stąd zabrać? Nie wiem. Mam nadzieję, że uda mi się teraz zrobić tą zbroję, do której schemat znaleźliśmy w kanałach, o ile dobrze pamiętam. W razie w podziemiach jakiś. A później, nie wiem co dalej. Spróbujemy jakiś quest poboczny zrobić, bo mówiliście mi, że jestem bardzo blisko końca gry. Więc prawdopodobnie powinniśmy się skupić też trochę na questach pobocznych, żeby za szybko z tego świata nie odejść. Idziesz? Triss, idziesz, świetnie. Więcej trupów. Tego możemy przeszukać nawet. Nilfgaardzkie hajdawery. Hajdawery. Mam pewnie lepsze spodnie, co? Nasze kalesony są dużo lepsze. Więc to wrzucimy. Dobra. Coś tutaj jest? Koc drewna, sukno, ruda żelaza, chryste. Narzędzia. Siedzą narzędzia. Dobra. Tutaj raczej nic nie będzie do oglądania. Może ta skrzynia. Nie jestem pewien, czy już tutaj nie przeszukiwałem wszystkiego. Jest taka duża, duże prawdopodobieństwo. Znając siebie, pewnie wszystko już sprawdziłem. O, miejsce mocne. Nie pamiętam, czy potrzebuję solidnego sukna, ale wezmę je na szybki wypadek. Dobra. Chyba mamy iść ten. W razie tutaj mamy wykrzyknik, więc jeżeli zaufamy quest logowi, to się nie zgubimy zapewne. Kamień żywiołów. Bardzo dobrze. Miam. Ruda żelaza, olej. Nie, dzięki. A tutaj nic. Dobra, chodźmy. Triss, idziesz. Się zrobiło trochę późno w nocy. Rozdzielmy się. O, nie chciałbym cię znowu stracić. Tak. Triss. Tak? Nie chciałbym drugi raz wyciągać cię z takiego bagna. Nie martw się. Poradzę sobie. Spotkamy się na obradach. Dobrze. Dobra, mogą być obrady. Teraz możemy zrobić wreszcie nowy level. Zobaczmy tylko, co chcę mu ulepszyć. Z tego drzewka chyba już nic nie mamy do roboty, co? Rzucanie z sztyletem. Nie. Stąd chyba nie chcę. Stąd? Finezja. To już mamy. Krwawienie plus 10. Redukcja obrażeń. Może to. Redukcja obrażeń zawsze się przydaje. Oczywiście. 5% niby niewiele, ale zawsze coś. Dobra, 35 poziom. Dobra. Nie chcemy gadać z Triss Merigold teraz. Zabójcy królów. Co my możemy tutaj zrobić? Biały kruk. Jeden z fragmentów dziennika. Henny, o ile dobrze pamiętam, jak to się czytało. Który znaleźliśmy w podziemiach Lokmuin. Mówił o pisanej przez Drehenne księdze, okej. Dzieło Drehenne wpadło w ręce Nilfgaardczyków. Porozmawiaj z Cynthią na temat księgi. Dobra, ale gdzie jest Cynthia? Nie mam zielonego.
zielonego pojęcia. Chyba, że to była ta koleżanka nasza, która sprzedawała różne pierdoły na ryneczku magiczne. Chociaż o tej porze chyba nikt już nie będzie stał tutaj. O, to bardzo miłe słowo. To chyba nie ty. To nie ty. A co sprzedajesz? Chcę zmienić fryzurę, szukam informacji o dzikim gonie. Co masz do sprzedaż? Jak zabić kaczerba, wow. Ale porozmawiamy z nią o dzikim gonie, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Zbieram informacje na temat dzikiego gonu. Pomożesz mi? Dziki gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak. Tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. O, to było pomocne. Masz jakieś nowe fryzury do zaoferowania? Włosy wygolone na skroniach, warkoczyk z tyłu głowy, wow. Dobra, nie dzięki. Warkoczyk, podarujemy sobie warkoczyk. O, Chryste. Musieliście tam stać jak ciulki. Teraz zginiecie. Jeszcze dodatkowo atakujecie mnie bez powodu. Ja tutaj nic nie robię złego. A przez to muszę was mordować. No radio, nie mam pojęcia, gdzie jest ta Cynthia. Spokojnie, stary, nie podnę się. Co jest dużym problemem? Z zielonego. Ach, proszę. Witaj. Chciałbym porozmawiać. Oczywiście. A mieliśmy szczęście. Świetnie udawałaś Vergen. Ciekawe, co jeszcze można tu znaleźć. Te ruiny mogą skrywać niejedną tajemnicę. Jestem tego pewna. To było piękne miejsce. Miasto talentów i nadziei. Sielanka skończyła się wraz z przybyciem wojsk Nordlingów. Sądzisz, że gdyby to była armia cesarstwa, miasto by ocalało? To wasi królowie doprowadzili do wojen z Ensid. Nilfgaard zawsze utrzymywał pokojowe stosunki z elfami. Znakomicie wyprali ci mózg. Dobra. W Vergen dałem się nabrać. Nie przypuszczałem, że ta słodka twarz należy do fanatyczki idei podboju północy. Kpij sobie. Ale ja naprawdę nie widzę dla ludzkości innego wyjścia jak jedno wielkie imperium. Różne narody pod wspólną koroną, posiadające wspólne prawa, z rozwiniętym handlem, przemysłem i nauką, żadnych wojen. Brzmi nieźle. Daj znać, jak już wam wyjdzie. Chętnie zamieszkam na starość w czymś takim. Dobra. Porozmawiajmy o wyprawie, bo to jest prawdopodobnie ścieżka, którą powinniśmy wybrać dialogowo. Przeżyliśmy ciekawą przygodę, Cynthia. Takie przygody zbliżają. Dużo bardziej niż ta z Vergen. Dostałaś awans? Jeszcze nie. Ale jego wysokość potrafi docenić poświęcenie. A potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa? Co masz na myśli? Domyślam się, że cesarz nie ma pojęcia o tym, że jego czarodziejka pomogła mutantowi zabić nilfgaardzkiego maga. To była niebezpieczna wyprawa, wymagająca ofiar. To mu w zupełności wystarczy. Masz czas na rozmowę? Czy spieszysz się wykonać kolejne niebezpieczne zadanie? Nawet nilfgaardzki agent musi czasem odpocząć. Dobra. Artefakt ci się na coś przydał? Zrobiłaś już użytek z artefaktu? Pracuję nad jego udoskonaleniem. Myślę, że kiedyś będzie z niego pożytek. Znalazłem kilka notatek Derheny. Badał historię Wranów, prawda? Między innymi. W swoich zapiskach często wspomina o epidemii. Lok Muin skrywa więcej tajemnic, niż się nam wydaje. Pewnie nigdy ich nie zgłębimy. Jeśli wierzyć Derhenie, epidemia miała coś wspólnego z Ensid. Możliwe, że Wranowie zarazili się od elfów. Nie znam się na chorobach, Wiedźminie. Kto wie, może Darhena miał rację i kres cywilizacji Wranów był czarniejszy, niż nam się dotąd wydawało. Widzę, że tam mamy mistrza i mistrzynię drugiego planu. Wiem o księdze. O cholera, tam się korek zrobił. No proszę. O, nie ma przejścia. Nie. Będziesz stał teraz tutaj też? Super. Wiem o księdze w takim Wiedziałeś, razie. Wiedziałeś, po co idziemy do pracowni. Nie rozumiem. Od początku chodziło ci o szczepy bakterii, które zabiły Wranów. A dokładniej o notatki Derheny z tych konkretnych badań.
To bardzo niebezpieczna wiedza. Podejrzewam, że właśnie dlatego cesarz się nią interesuje. Na północy panuje chaos. Epidemia to ostatnie, czego wam trzeba. A mogłoby do niej dojść, gdyby księga Darheny dostała się w niepowołane ręce. Na szczęście dostała się w jedyne właściwe, cywilizowane i wypielęgnowane dłonie Emyra. Właśnie. Nie mówcie mi, że Kwacet będzie broń biologiczną budował. Trudno mi uwierzyć w jakiekolwiek twoje słowo. Przyszedłeś mnie obrażać? Racja. Przepraszam. Czego tak naprawdę chcesz? Byłem ciekaw prawdziwej Sinti. Byłem ciekaw, jaką Sintię spotkam tym razem. Szpiega, czarodziejkę, czy może kobietę? A którą chciałeś spotkać? Prawdziwą. Załóżmy, że z nią rozmawiasz. I jak ci się podoba? Załóżmy, że podoba. Komplementy nie są twoją mocną stroną. Powiedziałem ci, dlaczego tu przyszedłem. Teraz ty powiedz, po co mnie zaprosiłaś? Byłam ciekawa, jakiego Geralta spotkam tym razem. I jak? O kurde, Geralt, nie wierzę. Kolejny klon zaliczony. Strele śpiewają prawdę o temperamencie kobiet z południa i ich pomysłowości. Lubię innowacje. Zauważyłem. Bywaj. We fajle. Co, tylko tyle? Naprawdę? Ej. Przeżyliśmy takie dużo. Naprawdę? I co, to tyle? Nie wierzę. W imię wyższych racji, że katawiem nic. O co chodzi w tym? Czarodziej Kowal. Znajdź Kowala, który jest czarodziejem, wykonaj zbroję Wranów. Zaraz. Czy to jest ta zbroja, którą ja chciałem zrobić? Przepisy 24. Ta, to jest ta. Dobra, to teraz to jest nasz cel główny. Pamiętasz mnie, Stanet, zarąbiście. Ciekawe, czy masz coś do powiedzenia na ten temat. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No tak, najwyraźniej nie. Ty mogłeś to zrobić. O ile dobrze pamiętam. Wiesz coś o gargulcach? Powiedz mi, co wiesz o gargulcach, które was niepokoją. Gargulce są sługami magów, którzy niegdyś zamieszkiwali Lochmuin. Magowie odeszli, ale gargulce zostały i nadal są zabójcze. Na szczęście pilnują tylko niektórych dzielnic. Niestety, trudno się tam dostać. Dobra, zarobisz się. Wykonaj dla mnie przedmiot. I czy ty możesz zrobić tą zbroję? Możesz. Czego potrzebujemy? Utwardnienie z ciekowanej skóry, sukna zwykłego. To mamy... Ciekowana skóra. Czy my nie mamy schemat na ciekowaną skórę? To jest nam potrzebne. Ciekowana skóra. Chyba nie mamy co... Nope. No dobra. Masz coś takiego na sprzedaż być może? Rzemiosło? Nie. Przepisy? Też nie masz. Shit. Dobra. Będziemy musieli się tym zająć. Akceptacja. Stalowa harpia. 42-46. Sprzedajmy ją. Zbroje. Rzadki. To chyba możemy sprzedać, bo już pamiętam. Co? Wyjdź. Dobra, gdzie my dostaniemy ciekawaną skórę? Taki... Przepis. To jest problem w tym momencie. Handlujmy.
Masz ciekawą skórę może? Kurde, nie masz. Z rzemiosła coś takiego masz? Też nie. Chyba, że mamy u karczmarza coś takiego zostawione. Sprawdźmy to. Jest taka możliwość. Dosyć dawno. O, przepraszam, dosyć dawno. Tego nie sprawdzaliśmy. Zobaczmy, co to jest. Skóra zwykła. Zęby Neckera, nic. Tak się nie godzi. Weź się w garść. Dobra. Gdzie jest jeszcze jakiś rzemieślnik w tym miejscu? Nie ma nigdzie tutaj sensownego. Ten gość nic oprócz żarcia nie sprzedawał, o ile dobrze pamiętam. Zobaczmy. Niesamowity Lockhart. Handlujmy, co ty masz na sprzedaż? No tak, rzemiosło. Jest, czekolana skóra. Potrzebowaliśmy jedną. Okej. Więc to mamy i jeszcze sukna nam brakuje. Ile tego sukna nam brakuje? Zbroja. Nie ta. Brakuje nam 5, dobra. To powinienem mieć już w karczmie schowane. Dobra, rzemiosło i sukno. 5. 5 egzemplarzy tego, proszę. Dziękuję. Gdyby babcia miała wąsy, no proszę. Gdyby babcia miała wąsy, byłaby facetem. Byłoby dziadkiem, czy jak to było. Dobra, wykonaj dla mnie przedmiot. I chcę, żebyś zrobił dla mnie zbroję niesamowitą tą. Słusz. Akceptacja. Wejdź. Yeah! Rzeka tajemnic. Udało się. Enquest się za nami ciągnął. Jak smród za armią czerwoną. Teraz przydałoby się ją ulepszyć. Z czym będzie problem? Bo użyłem większość z moich najlepszych ulepszeń. A, dobra, to walne też. Czemu nie? Krasnoludzkie ulepszenia były dobre. Ciekawe, czy mam coś takiego. Wzmocnienie. Skóry Endragi. Opornność na truciznę plus 10. Shit. O cholera, Geralt, ale wyglądasz zabójczo. Pohandlujmy, zobaczmy, jaki masz schemat na sprzedaż. Uch. Przecież ten miecz jest dosyć całkiem zabójczo dobry. Chyba 44-49. Smocze łuski by nam były potrzebne. Nie wiem, skąd takie coś mogę zabrać. Nie widziałem, żeby ktoś miał coś takiego na sprzedaż. Miecz srebrny. Z kolejny miecz srebrny. Wszystkie są gorsze oprócz. Licząc tego. 44-49. Czy mamy gorszy miecz? 48-51. Nie. Mamy lepszy. Dobra, wiecie co? Zajmiemy się czymś innym, być może. Wszystko to zrobiliśmy. Zabójcy królów. Porozmawiać. Nie mam mocnych. Spróbujmy zrobić siłowanie się na łapska. Gdzie ten gość może być? Nie mamy zielonego. Przydałoby się może poczekać do wschodu słońca, bo o takiej porze to wątpię, żeby ktoś tutaj przebywał. O, jest jednak. Dobra, zarąbiście. Słuchaj, mam ochotę się z tobą posiłować. Zgubiłeś tu co? O cholera, ale jesteś wielki. Chcesz się spróbować na rękę? Ty jesteś mocarny Numa? Kto pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdalam łańcuchy, co mnie nimi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego Numę. Wykładaj forsę i dawaj łapsko. Jasne.
przyjdź, jak będziesz miał pieniądze. No przecież mam kasę, co jest? Albo nie mam. 74 oryny. To było drogie wykonanie zbroi. Jesus. Ale muszę się pozbyć jakichś śmieci moich. Ciekawe, ile on chce. Dobra, pohandlujmy. Nawet nie zauważyłem, że nie mam orynów kompletnie. Zbroja z Rauga. Good night. 199 orynów. Shit, to było drogie. Cynthia, ty tak się tak przechadzasz cały czas? I tak nie mam sobie nic do roboty, nie licząc. No, właściwie, jeśli tak to zrobiliśmy. Zgubiłeś tu co? Tak, chcę się spojrzeć na rękę. Chciałem z mocarn... Kradnie? Nie muszę. Rozpierdalam wszystkich na rękę. Chcesz się przekonać? Inny dialog był, przepraszam. Zbierzmy się. Za 200 orenów. Zawsze byłem ciekawski. Mam nadzieję, że nie przegram. To byłoby bolesne. Bolesny uszczerbek na naszych orenach. Oh shit. Dobra, on jest zdecydowanie czymś... Ej, Geralt, ty cioto. Moje 200 orenów. Mówią, że wiedźminy to silne chłopy. A w cyrku mógłbyś co najwyżej z klaunami po dupach się kopać. Okej. Oszukujesz. Wiecie co? Znać źródło niezwykłej siły mocarnego Numy. Naprawdę? Czyli facet mnie ograbił z 200 renów? Pokonani zawodnicy. Kłaniam się. Witam. Oj, piękny. Z kim miałam pogadać z nim, z ludźmi na temat jego siły? Może z jego kumplem? Niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. No i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki bykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego. Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę. Pokaż grzybki. Anabolik. Czy facet na anabolach leci i mnie za... porąbało was? Wiecie, 51 orenów? Ja przed chwilą właśnie straciłem wszystkie oreny, człowieku. No dobra. To się mi nie zwróci nigdy. Prawdopodobnie, ale musimy spróbować. Pohandlujmy. Czy ja coś jeszcze mogę sprzedać? Sprzedamy fabularny, dobra. Rzemiosło. Diamentowy pył. Sprzedajmy trochę tego. Akceptacja. Ile mam? 109 orenów, shit. Esencja śmierci. Krew trupojada. Nie za wiele warte. Kantka. Shit. Wiem, co możemy sprzedać. Nasze sztylety, których mieliśmy tak dużo. Chyba troszeczkę ich sprzedawałem. Nie sprzedawałem. Dobra, handlujmy. Sprzedajmy sztylety. Zostawmy sobie parę. Akceptacja. 271 orenów. Dobra. Ten Numa. Wykosztowaliśmy się na niego, nie ma co. Dobra, dawaj mi tego anabola. Pokaż te grzybki. Anabolik. Wyjdź. Dobra. Mamy anabolik. Teraz przydałby się go użyć. Czy jak z nim porozmawiam... Zgubiłeś tu co? Będę mógł... się napić anaboliką. Chciałem zarobić parę orenów. Z mocarnym Numą możesz je tylko stracić. Kradniesz? Nie muszę. Przyjdź jak... Kurde, nie mam pieniędzy, no tak. Skąd ja wezmę kasę? Potrzebuję przynajmniej 100 orenów. A przydałby się 200. Coś jeszcze mogę sprzedać sensownego? Esencja śmierci.
Do 100 renów chciałbym dojść. Ciężki jakieś? Drogie mam? Nope. Mutageny jakieś drogie? Niższy mutagen żywotności, jasne. To nigdy nie będę używał mutagena mocy, dobra. Już mam 200 renów. Dobra, Numa. Mam nadzieję, że jak rozpocznę się z tą siłować, to Geralt... Chociaż wiecie co, medytacja i zobaczmy, czy mogę wypić to jako eliksir. Anabolik, dobra. I co to robi? Okej. Okay. Wypij. Geralt, naprawdę przechodzisz przez dużo trudu, żeby udowodnić sobie, że jesteś najsilniejszy. Coś musi być nie tak z tobą. Chodź tu. Zgubiłeś. Tak. Chcę się spróbować na rękę. Nie. Za 200 renów. Zawsze byłem ciekawski. I co, teraz już... No, teraz to wygram. Dawaj, Numa. O, nie. Tak wyszliśmy na minus, no ale... Na cycki Melitele, nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny Numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłap dziobem. Dzięki. Co dostaliśmy? Solidne, długie rękawice, mówisz? Nie, to nowy schemat? Tak. Zbroja 1. Redukcja obrażeń, krwawienie, maksymalny udźwig plus 5. Chyba mamy lepsze. No niestety, mamy lepsze moim zdaniem. Dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Mamy zlecenie na gargulce. Studiując mądre księgi. Czyli co, musimy przeczytać jakąś książkę na temat gargulców. A tak, gdzie ja coś takiego mogę dorwać? Tutaj nasza koleżanka powinna mieć jakieś zbiory. Zobaczmy. Na temat gargulców. 126 orenów kobieto. Wyjdź. To jest niezła cena, niezła cena. Teoretycy magii. Za rodzaj golemów. Fantastycznymi rzeźbami animowanymi magią. Więc najczęściej bronią terytorium. Rzeczywiście najczęściej spotykaliśmy tuż nad tymi komnatami z runami i zagadkami, więc co się znaczy? Musimy znaleźć miejsca, w których są one kontrolowane i wygasić magiczne runy programujące wolę tych konstruktów. Shit! Znajdź i dezaktywuj magiczne pieczęcie. Gro, czy ty sobie ze mnie jajca robisz? Krona zielowiska. Myślę, że gargulcami zajmiemy się następnym razem. Musimy pokonać najwyraźniej jakichś strażników, albo nie. No i cóż, zajmiemy się tym później. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Tak, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.